dobrze masz to pokazać. Tak. To sobie zjemy śniadanko i wypijemy kawusie. Muszę wam przedstawić mega gościa, który ma niesamowitą historię, wzruszającą, zarazem troszeczkę smutną. Poznajcie Czesława. Siemka. A tutaj ma coś do powiedzenia Łago jeszcze. Siemka, o właścicielu. Tak. W ogóle kamerzysta nasz Brzydal znalazł super apartament. Jesteśmy pod Biogradem. Dziękuję, dziękuję. 150 metrów od morza z beach plażą na dole. Za 90 euro dla 6 osób, więc naprawdę spoko cena. I co ciekawe, właścicielem jest Holender, już na emeryturze, który 42 lata służył w wojsku, walczył w Bośni, stacjonował tutaj właśnie w Chorwacji i tak mu się spodobało, że powiedział żonie, że tu będę mieszkał na starość. Pięknie, piękna historia. Fajna, fajna, fajna sprawa. Piękna bardzo historia. Bardzo w porządku, gdzieś tu będzie. Aha, okej. Okay. Chciałem się stało. Szocik? No kurde, ba. No to proszę. A Czesław to też jest gość. Gość, który kupił sobie katamaran za odszkodowanie. Również pasjonat żeglarstwa. Który od ilu lat masz tego katamaran? Od czterech lat. Sprawdźcie sobie koniecznie na YouTubie Czesław Kowalczyk. No, niesamowita historia z happy endem na szczęście, nie? Tak, z Felix Finisem. Z Felix Finisem, dokładnie. Aha. Szczęśliwe zakończenie. O. Powinieneś mieć GoPro na głowie cały czas. My mega głodni, jedliśmy tylko śniadanie i pracowaliśmy cały dzień. Szukamy od godziny restauracji, przejechaliśmy trzy miasteczka i znaleźliśmy Rocco Pizza Grill Fish Spaghetti Salad Breakfast. Fajny klimat, wszystko jest pogaszone, żeby nie było widać, tak, konspira jest, bo do 20 może być czynna knajpa, jest już po 21, dlatego pani nam powiedziała, że nie może włączyć świateł, możemy sobie świecić na jedzenie telefonami, za chwilkę zamawiamy, konspira jedzeniowa. No, taki klimat covidowy, ale razem sobie, my też sobie radzimy i bardzo dobrze. Nic tutaj dzisiaj się raczej nie będzie więcej działo. Ale zobaczymy, jakby co to jest ten czujny. Wszyscy obudziliśmy się jacyś połamani. Spaliśmy do... Wstyd mówić. O 10.30. Każdy się czuje, jakby nas jakiś tramwaj potrącił w nocy. A nic takiego się nie wydarzyło. Także nie wiem, o co chodzi. Mnie to tak pospinało wszystko. Może to łóżko. Nie wiem, przenieśliśmy się na normalne łóżko i nas wszystko boli. Zaraz joga, siadanko, opakujemy się, uderzamy na kata. Ja mam kupę materiałów do zmontowania. Właśnie między innymi tych, chyba 160 GB. Nie wiem, kiedy to obrobię. No i dzwonimy. Work, work, work. Żeby siedzieć w raju, trzeba też pracować. Także to nie jest tak kolorowo. Kawa oczywiście, Mazurro. Lokowanie produktu, zajebista kawa, Italian Roast, Polish Production. Ale z Kolumbii. Przyznaj się, że ci płacą po prostu. No jeszcze nie. Na razie mnie poprosili o pomoc, bo pływałem z nimi. Ty, a ty... Ty masz... Nie. Jakieś robaki masz na szyi. To stary, to wampir chorwacki, nie mów o tym. Mamy cię. Jak tam się czujesz? Pokaż zdjęcie. Tak, tak. No weź. Co robisz? Nie no, przecież wiem. Dobrze się bawisz. Dobra, pokaż, żeby nie było. Pokaż, co tam masz. No, dobra. Taka miejscóweczka. Piękna. Na kata się przeniesiemy nie wiem kiedy, ponieważ właściciel jest z rodziną na wakacjach i nie odbiera od nas telefonu. Wczoraj się z nim umówiliśmy, dzisiaj nie odbiera telefonu. Nie wiemy, czy coś się stało, może wylądowali w szpitalu, nie wiemy, więc
jakby nie mamy o to problemu. Czekamy, zostajemy tutaj troszeczkę na dłużej, nie narzekamy, bo jest po prostu ładnie i robimy sobie office na tarasie. No bo gdzie? Mamy markizy, możemy się schować przed słońcem, jest pięknie i zaczynamy robotę. Dalej tutaj miłość ze ścianą uprawia. Ale teraz, teraz mniejsza. Plan działania się cały czas zmienia. Tutaj nas basen ogarnia już, żebyśmy mogli się wypluskać. Say hello! Hello! Jakbyście kiedyś byli w Chorwacji pod Zadarem, bardzo fajny apartament, 4 pokoje, 4 sypialnie tak naprawdę, spokojnie 6-7 osób się wyśpi, bardzo tanio. Dam wam też pod filmem kontakt do pana, także możecie do niego zadzwonić i się umówić poza Airbnb i spędzić fajnie ten czas tutaj w takim apartamencie właśnie. To jest urocze. Zobaczcie, jest basenik, są grille, tam dosłownie za tymi drzewami jest morze, no i jest też nasz apartament właśnie u góry, Sailing the Light, siedzimy tam, pracujemy, jest Iwago, say hello, jaki kraj, taki Jack Sparrow. Dobry kochani, mamy kolejny dzień, piękny dzień, dzisiaj jedziemy pod Zadar do... Na Dreamach Charteru mieliśmy wczoraj poznać dealera Bali, bo możliwe, że niektórzy z naszych przyjaciół ze społeczności kupią katamaran pod naszą opiekę. Nie nagrywałem materiału w ogóle, wczoraj nic nie popracowałem, byłem totalnie rozbity. Dowiedziałem się wczoraj, że mój przyjaciel umarł. No i to by było tyle, jeśli chodzi o ten temat. Dlatego nic nie nagrałem, ale jak o tym myślę, to mi łzy same lecą do oczu. Dosłownie 4 dni temu byłem w okolicach Makarskiej, gdzie jeszcze niedawno byliśmy na wakacjach. Nieważne. Co? Wstałem wcześniej, wszyscy jeszcze śpią, robię herbatkę, muszę nadgonić trochę pracy na komputerze. Już abstrahując od materiałów, które właśnie nagrywam, mam na myśli po prostu odzwonkę, że tak powiem, bo dużo osób się do nas zgłasza na wakacje, żeby im stworzyć kawałek kraju na takim jachcie, katamaranie. No też nie chcę ich zawieść, bo niektórzy chcą już teraz w maju, w czerwcu, więc no siadam zaraz do komputera i muszę pokleić kilka ofert. Jest piękny wschód słońca, słoneczny i temperatura. Słyszałem, że w Polsce jest teraz 7 stopni. Współczuję, łączę się z wami w bólu, bo wiem, jak to dobija. Dlatego też robię, co robię, żeby tam nie być, żeby nie musieć widzieć tych smutnych twarzy, tych szarych kolorów i tego całego syfu, który się dzieje w Polsce za sprawą rządu. Dobra, idę robić herbatkę. Wczoraj z nerwów wyjarałem aż paczkę szlugów. Normalnie nie palę, już rzuciłem, ale ku pamięci Ryjku, trzymaj się. Jak to poranek dla zdrowotności. Ale równiuteńko. Yeah. No, patrzcie, w Polsce takich rzeczy nie ma. Jak to nie? No, ja nie widziałem takich prostych żywopłotów. A to jest ten pachnący jak sauna. Taką miętką, jak dotkniesz ręką. Tak? Pachnie, no. A, bo to nie ten. Idziemy po chlebek. Tutaj do pobliskiego miasteczka. Ja cały czas mylę te nazwy tych miasteczek. Nie jesteśmy. Ja właśnie nie wiem. Ja wiem, że jestem między Sukosanem a czymś. To jest a nie jedyna moja w Sukosanie? Wiedza. To jest moja jedyna. A nie, teraz jesteśmy w taka mała mieścinka. Tu jakiś targ jest, można owoce kupić. Mhm. Chodź do Tomiego. Dobra, idziemy do Tomiego. A ty jest Angela. A ty jest Angela? Dobra, chciałbym przejść pod Angelą.
No. Widzieliście takiego pranka, że facet spycha dziewczynę do wody? Ale fajny, no. Piękny. Ty też jest słodziak. Ale tego bym dotknęła, no. To dotknij. Ciekawe, czy się da, no. Jakie tam koty w porządku? Nie wiem.